Witam, z tej strony Rafhard. Ja jestem bardzo, bardzo zainteresowany. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest pogięte pudełko. To pogięte pudełko jest oryginalnie zalakowane. Model prawdopodobnie, z tego co udało mi się tutaj uzyskać informację, spędził w tym pudełku 6 lat. Więc tak wygląda pudełko po 6 latach. Tak wygląda pudełko po 6 latach. Jest oryginalnie zalakowany. Wypraski tego modelu powstały w roku 1978. W 2017 ten model pojawił się w ofercie firmy Moje Hobby. I tak tam właśnie znalazłem, bo tam jak coś dodają do katalogu, to jest data dodania do katalogu, jest 2017. Mamy rok 2023 i stąd też tutaj były pytania, o co chodzi z tymi kurczę liczbami, które podałem. 1978 to jest rok powstania wyprasek, które są tutaj w środku. Znaczy formy, przepraszam, nie wyprasek, tylko formy. Z tej formy powstawały modele od 1979 do, nie wiadomo, może teraz też są klepane, trudno powiedzieć. W 2017 pojawił się właśnie z firmy SK Model ten model, jak to fajnie zabrzmiało, SK Model. I on przeleżał w sklepie, tak myślę, że od 2017 roku do tego. Stąd te 6 lat, więc 6 lat w pudełku ten model leżał. Zobaczcie, tutaj jest dosyć pofałdowany i tak dalej, ale to jest oryginalne pudełko i oryginalna folia. On nie był otwierany, więc powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia, co może kryć się w środku. Znaczy, zakładając to, że to jest 1978. Powiedziałem ósmy, tak, tak. To słuchajcie, to otwieramy, zrywamy pieczęci. Pewnie kilka osób złożyło już ten model z was w przeszłości, bo on zobaczcie, tu jest ta naklejka, która była. Model do sklejania, reszta praktycznie wytarta, nic nie widać. Ona elegancko odchodzi. I mamy fulkanówkę, poza tym, że tu jest trochę rozdarte, nie? I ta-dam! Wow! Słuchajcie. Czuć ten zapach, wiecie? Starzyzny. Model, który posiada wypukłe czy wypukłe? Wypukłe linie podziału. Mamy SK model. Tutaj taką ulotkę reklamową. Jakie? No i to jest on. To jest tutaj ten model. O, i z drugiej strony też są. 1994. Ale to mnie zainteresowało teraz. 1994 specjalne wydanie. Specjalny wypust. Ty, no to kurczę, to on mógł dłużej siedzieć w tym pudełku. Zaraz zobaczymy, czy na naklejkach coś znajdziemy. Ale jak to się stało? Znaczy, dobra, ja znalazłem na moje hobby.pl, tak jak powiedziałem, że 2017 rok, czyli 6 lata, to mogło po prostu być dłużej. 1994. To ciekawe. Kurczę. Tylko to jest artbox. To nie wiąże się jak gdyby z. Wiadomo, że artboxy powstają cały czas praktycznie. Także tutaj. Chyba, że on był robiony na specjalne zamówienie. Ten artbox. Tego kojarzę. Ten model kojarzę. Dobra, słuchajcie. Zaglądamy do środka i mamy tak. Mamy kalkomanię. Nie mamy tutaj producenta kalkomanii podanego żadnego. To się zachowało
No, nawet w dobrym stanie. No, czy widać, że to są grube, grube kalkomanie, ale Wiking ładny, nie? Tutaj też taka łódź Wikingów. Drakar chyba to się nazywa. Dobrze kojarzę. No nie jest to, słuchajcie, no nie jest to jakiś super, super jakość, ale też nie jest podane, też nie jest podane tutaj producent tej kalkomanii. Dobra, więc mamy dziwną stawkę z 1990, o, i mamy tutaj 1994, tutaj, czy tutaj coś jest, w ogóle to jest takie jakieś pożółkłe strasznie. Ale instrukcja jest w dwóch kolorach, znaczy w trzech w sumie, nie, czy w dwóch, niebiesko-czarna. Instrukcja montażu. Muszę wam powiedzieć, że jakoś to wygląda. No nie jest to jakoś, wiecie, nie jest to najgorsza instrukcja, jaką widziałem. Jest całkiem, całkiem. Muszę się zagłębić, zobaczyć i chyba taki odcineczek też zrobię właśnie, jeśli chodzi o ten samolot. Tutaj są dwa oznakowania z tego, co widzę. Albo trzy. Nie, dwa. Więc mamy ten właśnie tutaj z łodzią i tutaj z tym Wikingiem. Czyli 29 i 21 tutaj mamy. No i tutaj od góry, jak to wygląda. Humbrol. Kolory. Biały, white, Humbrol 130. Dobrze, ale czy tutaj mamy... Dobra, tutaj mamy informacje o samolocie, całą linijkę, znaczy dwie. Dobra, i przechodzimy chyba, czy znaczy nie ma żadnej daty, nie widzę tutaj żadnej daty. No, byłoby to dosyć ciekawe, gdyby okazało się, że to jest starszy model niż tutaj, niż udało mi się ustalić. Dobra, słuchajcie, no to wyciągamy. Tutaj w pudełku nie ma już nic więcej, nie ma żadnej pieczątki, bo czasami były jakieś pieczątki z datami i tak dalej, ale tutaj nic nie ma. Bo jeden z najważniejszych elementów, słuchajcie. Jeden z najważniejszych elementów, no taki dosyć gruby. Pancerne szkło, ale no nie wygląda źle. Nie ma żadnych otarć. Także spoko luz. To jest pierwsza rzecz. I jedziemy dalej. Tram. Tak to wygląda w oryginale, słuchajcie, tutaj jest takie wygięte. Pewnie ktoś za szybko to wyciągał. Strasznie duże tutaj te kanały dolotowe są, nie? Więc tak to wygląda. Tak, linie są nie wklęsłe, tylko wypukłe. Dobra, tak żebym złapał ostrość. Tutaj nie ma co za dużo, wiecie, cudować, wymyślać, bo to ten model powstał strasznie dawno temu. I tutaj nie ma się co. No tutaj potężne szpachlowanie nas czeka. Z drugiej strony też. Słuchajcie, nie ma tutaj co. Nie ma tutaj jak gdyby co. Nie wiem, narzekać. To jest model retro, więc tutaj jakieś wszelkie uwagi, że ło, że coś jest spierdzielone, że jest, nie wiem, nadlewek. Znaczy nadlewek, a wcale tak dużo tutaj nie ma. Więc nie ma co tutaj za dużo narzekać. Zrobię jeszcze jeden odcinek, zobaczę, czy w tej chwili tu są jakieś nadlewki, czy współcześnie, jak tutaj z tymi Wikingami jest. Cena 28 zł, więc słuchajcie, no też nie ma
nie ma wielkich powodów do narzekań. Dosyć duży ten samolot jest. Nie wiem, czy on by się nadawał na takiego, taki pierwszy model do sklejania. Nie mam zielonego pojęcia, ale znaczy podejrzewam, że to, że pewnie by się nadawał, tylko że dostępność tego modelu to jest taka, że znalazłem jedną sztukę na wycieczce do Torunia. Dobra, zmniejszymy troszeczkę. Tak, i tutaj mamy dalsze ramki. Także tak to wygląda. Wszystko jest tutaj, ma wypukłe linie. Także 1978, tak jak powiedziałem, według danych, które znalazłem, to 6 lat przeleżał w pudle, ale widząc tutaj te daty, wydaje mi się, że to mogło być dłużej. A czemu akurat w 2017 trafił do mojej hobby.pl, gdzie generalnie to jest duży sklep modelarski, więc jeżeli tam coś trafia, no to nie mam zielonego pojęcia, czemu to tak się stało. Ostrość mi cały czas ucieka, nie wiem, dlaczego nie chce się ustawić. O, tutaj mamy załogantów. O kurde, no faktycznie coś ze ostrością jest nie tak. Okej, teraz powinno być lepiej. Tu mamy załoganta. Jak na swoje lata, jak na wiek, jaki tutaj jest, to nie jest źle. Widać, że ma twarz. Są fotele. I tak jak powiedziałem, powtarzam, że patrzymy na model, który kosztował 28 zł mnie w 2023 roku. Został wydany w 1978, znaczy wypraski zostały wtedy zrobione. I tutaj jak gdyby ja nie mam powodu do narzekania, że czegoś jest, coś jest spierdzielone, bo tak naprawdę za 28 zł, no to nie wiem, jeden kebab, coś do picia ewentualnie, nie? To jest taka cena w tym momencie. Słuchajcie, no tak jak dla mnie, na moje, nie wiem jak jest ze składalnością, ale jak dla mnie jakoś nie jest. No tutaj są jakieś rzeczy, które pewnie nie wiem, chociaż może to z drugiej strony jest. Nie ma jakiejś masakrycznej ilości, no tutaj są jakieś tam drobne rzeczy, ale nie ma masakrycznej ilości jakichś rzeczy do szpachlowania, oprócz tych skrzydeł tam na końcówkach. Dobra. Tutaj jeszcze tą drugą ramkę, tu są silniki. Jest A, tu jest B oznaczony, C, D. Kurczę, muszę wam powiedzieć, że no nie jest źle, słuchajcie. Ślady po wypychaczach nie są tutaj, zobaczcie, tu macie tak, a tutaj ślady po wypychaczach z tej strony są, czyli słuchajcie, no tutaj są ślady po wypychaczach, ale to pewnie z drugiej strony nie ma nic, więc słuchajcie, no źle nie jest. Tu mamy rakietę. Źle nie jest. Napiszcie proszę, kto składał, jak poszło. Bo słuchajcie, najgorzej jest wtedy, kiedy na przykład na takim elemencie, tak jak tutaj mamy, gdzie wam teraz pokazuję, mamy wypukłe linie i mamy na przykład jakąś zapaść. Czyli tutaj jakiś niedolewek, że mamy po prostu zagłębienie, trzeba też szpachlować. No to jest straszne. A tutaj widać, że jest dobrze odlane, nie ma jakiejś puszary. Nie ma jakiejś puszary. Znaczy sam samolot nie składa się z wielkiej ilości. Ale tak jak powiedziałem, zrobię jeszcze jeden odcinek odnośnie. Zrobię jeszcze jeden odcinek odnośnie tego, co uda mi się jeszcze znaleźć na temat tego samolotu i zobaczę, czy są samoloty, które były wydawane, gdyby wydane współcześnie.
Co jeszcze? Tak jak powiedziałem, no tutaj mnie gdyby skusiła cena. To jest cena wynosząca tam 28 zł, więc się długo nie zastanawiałem, mówię, cokolwiek będzie w pudełku, biorę. A tu się okazuje, że nie ma jakiegoś totalnego chłamu. Nie wiem, jak jest ze składalnością. Nadlewek nie ma za dużo. Miejsce do szpachlowania troszeczkę jest. No i są linie podziałowe, nie wgłębne, tylko wypukłe. Więc taka ciekawostka. Ale wygląda ok. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję. Jeżeli film się podobał, jeżeli coś wniósł w wasze modelarskie życie, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli stwierdziliście, że bez sensu robiłem tego inboxa, to dajcie łapkę w dół. Jeszcze raz, dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.